Żyjemy w chaosie, w gonitwie, w codzienności. Nie dostrzegamy już niczego, co jest ważne, biegniemy, wyznaczamy sobie jakiś cel, najczęściej bardzo doraźny, a okazuje się on celem naszego życia i gdzieś tam zmierzamy. I poszukiwanie piękna stało się zupełnie niemodne, no jak wiele innych rzeczy. Poszukiwanie dobra, poszukiwanie w ogóle jakiejś wartości. Ktoś mógłby powiedzieć, poszukiwanie piękna w obrazach jest banalne, przecież otacza nas nie tylko piękno, otaczają nas zarówno brzydota, jak i piękno. Mnie natomiast zupełnie nie interesuje wstępowanie, a właściwie zstępowanie w kanały w poszukiwaniu liszajów i pleśni. Niech inni opowiadają o tej brzydocie, a ja opowiadam o pięknie, dla równowagi. Sztuka jest czymś więcej niż tylko relacją rzeczywistości. Jest marzeniem albo świadomością utraty czegoś z człowieczeństwa i gonitwą za tym, żeby to odzyskać. Technologia zmieniła nasze obyczaje. Postęp techniki zmienił nasze zachowania. A zatem dzisiaj zupełnie inne osoby, inne przedmioty wydają nam się piękne. Stawiamy sobie dzisiaj pytanie i na to samo pytanie, które stawiali sobie Grecy, dzisiaj odpowiemy inaczej. I to właśnie poprzez zestawianie innych dzieł piękna w historii będzie pokazywać, kim jesteśmy, jak się zmieniliśmy jako ludzie. To będzie mówić o nas więcej, niż wydaje nam się, że to mówi. Bardzo łatwo jest wyrwać samo pojęcie piękna, oderwać od całej reszty i wtedy nie tylko staje się bezradne to piękno, ale też bezwartościowe i bezużyteczne, w tym znaczeniu szerszym bezużyteczne. Człowiek może być piękny w swoim wnętrzu, w tym, kim jest i jakie są relacje między ludźmi. To piękno można zupełnie gdzie indziej umiejscowić niż pozornie i potocznie nam się zdaje. Znalezienie takiego piękna jest trudne. To, co mogę zrobić, to uparcie pracować, żeby popychać ten kamień kawałek dalej, czyli stawać się po prostu lepszy i lepszy i lepszy. To jest główny cel.
Każdy z nas, jeżeli coś wykonuje, niezależnie od tego, czy jest ogrodnikiem, czy jest malarzem, czy fotografikiem, albo w moim rozumieniu jest fachowcem, jest odpowiedzialny za to, co robi, jak robi, albo jest partaczem. Zasłanianie tego jakąś filozofią niczego nie wnosi. Dawni mistrzowie przede wszystkim uprawiali rzemiosło. Jeżeli artystą ktoś się stawał, to była konsekwencja tego, ale to nie było celem. Malowanie jest czymś, czego trzeba się po prostu nauczyć. Tą lekcję trzeba porządnie odrobić. Dla mnie malarstwo miało ogromne znaczenie od dawien dawna. Chciałem się nie tylko mierzyć z tym kimś, kogo oglądałem obrazy, w sensie tworzenia obrazów doskonałych technicznie, ale też poznawać naturę tego człowieka, sposób przekazywania samego siebie, swoich myśli, przemyśleń, koncepcji. Nie można dosłownie używać idealnie tych samych przepisów, które były kiedyś, ale pewna myśl, konsekwencje budowania obrazów, sposoby budowania pozostają niezmienione. Budowane przeze mnie obrazy olejne budowane są często wielowarstwowe. Nie powstają a la prima. Powstaje podmalówka, nad nakładane są kolejne kolorowe warstwy, wreszcie na wierzch przychodzą przezroczyste, prawie jak mgła, barwne ostatnie pociągnięcia pędzla. I dopiero wtedy uzyskuje się pełną przestrzeń, pełną gamę kolorystyczną i ta kompozycja jest skończona.